Hej, witam Cię w Equinails Studio. Ja nazywam się Ula, a w internecie znajdziesz mnie jako matkę Polkę hybrydową. Jeśli jesteś początkującą stylistką, to możesz utonąć w gąszczu różnych informacji dotyczących manikuru hybrydowego. Twoje koleżanki wykonują piękne paznokcie, a Twoje zupełnie się nie trzymają i nie masz pomysłu dlaczego. Zupełnie to rozumiem. Sama też przechodziłam przez tą drogę. Pracując z hybrydą, musisz doskonale poznać wszystkie zasady, żeby Twój manikur był i trwały, i piękny. Najpiękniejsze kolory lakierów hybrydowych, najpiękniejsze wzorki, to wszystko nic, jeśli nie zrobisz perfekcyjnych skórek. Zainwestuj w szkolenia z manikuru frezarkowego bądź kombinowanego. To zmienia naprawdę wszystko. Umiesz już pracować ładnie ze skórkami? Wybrałaś ulubiony kolor lakieru? No to czas na kształt paznokcia. Nie każda płytka lubi każdy kształt. Jeśli masz szeroką płytkę, zrezygnuj z migdała, nawet jeśli bardzo Ci się podoba. Z przodu być może będzie wyglądał nie najgorzej, ale obejrzyj, jak wygląda Twój paznokieć z boku, jeśli jest nieprawidłowo wypiłowany. Idealne rozłożenie koloru. To wcale nie takie proste, jakby się mogło wydawać. Aby Twój kolor był rozłożony prawidłowo, najpierw naucz się prawidłowo rozprowadzać bazę hybrydową. Pracując z kolorem, trzymaj pędzel zawsze płasko w stosunku do płytki. Jeśli zaczniesz go układać pod kątem 45 stopni, będziesz lakier zgarniała pod pędzel. Jeśli dopiero zaczynasz wykonywać manikier hybrydowy, możesz popaść w takie ryzyko oszczędzania, zwłaszcza na sprzęcie. Nigdy nie kupuj używanych lamp. Lampy w dzisiejszych czasach nie są zbyt drogie. Musisz mieć nowy sprzęt, porządny, który wszystko będzie Ci polimeryzował jak trzeba. Oglądasz mnóstwo filmików i widzisz, jak świetnie fryzują skórki inne stylistki, a Tobie zupełnie to nie wychodzi? Może po prostu masz słabej jakości frezy. Chińskie zamienniki nigdy nie będą tak dobrej jakości, jak dobrej jakości narzędzia. Spotkałaś się z takim określeniem linia światła? Jeśli tak, to zachęcam Cię, byś zainwestowała w okrągłą lampkę. To ona pokaże Ci, jak światło odbija się w topie i dzięki temu Twoje prace będą zdecydowanie piękniejsze.